Paweł Karasek, przyjeżdżając do Zakopanego jako dziecko, zakochuje się w tym mieście, zakochuje się w Tatrach, a w końcu zakochuje się w pani Janinie Kosobuckiej, z którą wkrótce bierze ślub i związuje się na całe życie. Z Pawłem Karaskiem spotkałem się w szkole Kenara w Zakopanem i od tej pory przyjaźniliśmy się prawie do ostatnich jego dni. Zmarł dosyć wcześnie. Mógł jeszcze dużo popracować. Należał do ludzi bardzo pracowitych, zaangażowanych w twórczość, technikum malarstwa olejnego. Głównie, a później już malował nawet na szkle. Również bardzo interesujące są jego i te duże obrazy, i te małe na szkle malowane. Nazwałbym to koloryzmem wywodzącego się od malarstwa francuskiego, francuskich kolorystów. A temat to wiadomo, zakochany w górach. Nieraz chodziliśmy na wycieczki i zawsze dziwiłem się, jak on patrzy na naturę, zupełnie inaczej niż zwykły człowiek. Zawsze mówi, o zobacz ten zestaw kolorów. Szczególnie to było interesujące przy burzliwej pogodzie albo przy zachodzie słońca, gdzie kolory się bardzo zmieniają, stają się bardzo żywe, agresywne. Paweł jakoś potrafi właśnie zauważyć takie bardzo ciekawe zjawiska przyrody. Dziwiło mnie to, bo w końcu szkoła Kenara to rzeźba, prawda? Studiował we Wrocławiu i studiował ceramikę i grafikę, a tu naraz twórczość jego skierowała się w kierunku malarstwa olejnego głównie. Ale nie dziwię się temu, bo urok gór i kolory, które można zobaczyć, te zjawiska kolorystyczne w górach o różnej porze roku, o różnej porze dnia, to naprawdę zachwyca człowieka. On to potrafi wykorzystać i przekazać na płótno w bardzo ciekawych właśnie i formach, i kolorach. Zadziwia również światło. W malarstwie światło jest bardzo ważne, bo światło daje właśnie efekty przestrzeni. Ojciec nie żyje już 11 lat. Był to człowiek wyjątkowo dobry, wyjątkowo ciepły, wyjątkowo czuły. Był moim przewodnikiem, był moim nauczycielem. Jak to między synem a ojcem bywało różnie. Byłem starszy, to tym bardziej miałem więcej do powiedzenia. Natomiast była to wspaniała postać. Pamiętam takie zdarzenia, jak ojciec malował. Obraz wisiał na sztaluze. Zbliżała się pora obiadowa. Słyszę głos mamy z kuchni. Chodźcie na obiad. To był to dla mnie, pamiętam, wspaniały moment, czekałem na to długo, ponieważ ojciec ściągał kitel, brał pędzle, szedł do łazienki, mył te pędzle, siadał do obiadu, a ja wykorzystywałem tą lukę, ten moment. Stawałem przed sztalugą i czy to paluchem, czy pędzlem, gdzieś tam parę plamek kolorowych próbowałem dorobić. Bałem się oczywiście, że ojciec zauważy, no i mnie zruga. Różnie to bywało. Czasami zauważył tą plamę moją, czasami nie zauważył. Także przypuszczam, że na wielu z tych obrazach gdzieś są jeszcze jakieś moje ślady. Pamiętam również takie zdarzenie, jak stałem pod sztalugą, ojciec brał ten pędzelek, jak tak wystawiałem tą głowę do góry. Duże zainteresowanie moje oczywiście w tym momencie. Patrzenie na ten obraz, a on mi tym pędzlem pełnym tej farby po tym nosie, raz, drugi, trzeci.
jak ten obraz był malowany, powiedzmy, przez godzinę, przez dwie, proszę sobie wyobrazić, jak w wyniku tych dwóch godzin prezentował się mój nos. W Czerwonym Dworze, w pięknym budynku, moim zdaniem jest to jedna z perełek naszej architektury zakopiańskiej. Mam przyjemność pokazać wystawę mojego ojca i również moich prac. Serdecznie Państwa zapraszam.